Niedzielne uroczystości w gminie Sieszanów były już organizowane po raz 12. Tym razem gospodarzem była Ochotnicza Straż Pożarna w Dachnowie, której początki sięgają od 1929 roku. W ciągu tych 12 lat mieliśmy najpierw 7 straży, teraz jest już 8, czyli Kowalówka Żuków. Uroczystości to one mają taki wymiar właśnie spotkania, troszkę na wesoło, ale że nie jest to tylko, są to akcje ratownicze czy zawody strażackie, ale właśnie w takiej atmosferze koleżeńskiej. Aura nam dzisiaj wyjątkowo sprzyja, więc też jest bardzo fajnie. No i chcemy właśnie jeszcze też to urozmaicić tym turniejem piłkarskim, tak żeby było to również na sportowo. Obchody rozpoczęto od uroczystego przemarszu straży pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi, orkiestrą oraz przybyłymi gośćmi z placu zespołu szkół publicznych w Dachnowie do miejscowego kościoła. Mszę świętą w intencji strażaków odprawił proboszcz Ireneusz Fedec, a słowo Boże wygłosił kapelan straży pożarnej ksiądz Piotr Dziećkiewicz. Po uroczystym wciągnięciu flagi na marsz oraz odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęto dalszą część uroczystości. Nasz powiat nie jest dzisiaj doświadczany, aczkolwiek są na terenie naszego województwa miejsca, gdzie wasza pomoc jest potrzebna. Strażacy z tej gminy, 10 strażaków, bierze dzisiaj udział w sypaniu wałów w miejscowości Gorzyce. Dzisiaj o wczesnych godzinach rannych została sformowana kompania w ilości 10 zastępów, która udała się i ratuje, działa w Gorzycach. To, że są strażacy z tej gminy, to nie przypadek. Posiadają sprzęt, który jest potrzebny, są formacją umundurowaną, przygotowaną do tego typu działań, jak i również formacją, która jest wyszkolona. Strażacy ochotnicy zostali odznaczeni złotym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaką wzorowego strażaka, którą wręczyli druh Edward Pokrywka, zastępca komendanta młodszy brygadier Andrzej Garus i druh Zdzisław Zadworny. Aby nasz patron, święty Florian, miał nas zawsze w swojej opiece. Dziękuję za ciągłą dyspozycyjność o każdej porze dnia i nocy. Za to, że jesteście nadzieją dla potrzebujących i tej pomocy nigdy nie odmawiacie. Że nie pytacie o polisę ubezpieczeniową ratowanego czy status społeczny. Szczególne wyrazy podziękowania pragnę złożyć seniorom służby pożarniczej. Drogie druhny, drodzy druhowie, a mówię to dzisiaj z taką wielką przyjemnością, ponieważ mamy druhny umundurowane w straży, czyli jest kolejny krok, kolejny postęp w naszych działaniach tutaj, w naszych organizacjach, jest to bardzo cenne. W imieniu własnym, jak i władz samorządowych, za waszą aktywność, za waszą pomoc dla swoich społeczności, jak i również dla, jak widzimy dzisiaj, nie tylko naszej gminie, ale za tą pomoc tym, którzy potrzebują w całej Polsce. Ponieważ jest to trudna sprawa, trudna rzecz, żeby oderwać się z domu i jechać, pomagać komuś, mając wiele obowiązków. Ale wy pomimo tego właśnie jeździcie, pomagacie. I jest to najcenniejszy dar, jaki można ludziom zaoferować. Za ten dar bardzo serdecznie dziękuję. Po przemowach między innymi burmistrza miasta i gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego uroczystości zakończyły się odśpiewaniem hymnu strażackiego. Następnie strażacy rozegrali turniej piłki nożnej strażaków ochotniczych straży pożarnych, a na zwycięzców turnieju czekały puchary i dyplomy.